Dzisiaj, moi drodzy, przybywam do was jako prorok. Tak, bo brodaty w rzeczywistości ma długie włosy. W tej grze spędziłem dobre 7 godzin, mimo że to zaledwie prolog, zaledwie demko, banalna prostota i w sumie content na jakieś w zależności, powiem dlaczego, od 2 do jakichś 10 godzin gry. Więc przede wszystkim to, co w tej grze jest oryginalne, ma takie odczucia, ma coś innego niż większość indyczków. Nawet lekko ta gra zachęciła mnie, by odpalić sobie Unity i może zacząć znowu robić coś w stronę swojego własnego indyczego city buildera, o kimś zawsze marzyłem, chociaż jak mówiłem, zarys mam zacny, ale skilla w robieniu gier, no niestety trochę małego. Doskonale mi idzie wypracowanie jakiejś lokalizacji historycznej z całą masą zależności, zapamiętaniem wszystkich detali, rozpracowaniem historycznym na maksa, ale kodzenie gier jakoś mi średnio idzie. Tak czy strak, Dungeon Tycoon będzie grą opartą o robienie własnych lochów pod ziemi dla odwiedzających nas śmiałków, coś a la Wesołe Miasteczko, ale na bazie potworów, lutu, itemów, pomieszczeń z bossami, tak by to w sposób taki tajkunowy działało i trybiło, czyli mamy swoich odwiedzających, no i musimy ich zadowalać, a przy okazji troszeczkę wydoić z pieniędzy. Jednak z wersją prolog przedpremierową jest jeden gigantyczny problem, o jakim trzeba powiedzieć na start. Można podejrzewać, że zostanie on zmieniony, może z uwagi na oburzenie części odbiorców, ale haha, nie musi, bo patrząc na dyskusję na Steamie, autorzy Dungeon Tycoon mają chyba na to trochę wywaloną fujarę, co tam jest. Nie odpowiadają na Steamie, czyli w ogóle mają to w dupie. A problemem jest to, że prolog kończy się obowiązkowo na 14 dniu zabawy. Jest to durnizmem, bo nie jesteśmy w stanie zagrać treści, jaką ten prolog oferuje w pełni. Jeżeli gramy w sposób swobodny, a nie maksymalnie nastawiony na wyścig z czasem, to nie osiągniemy wszystkiego. W sumie nigdy nie osiągniemy wszystkiego. Gra też niezbyt informuje o tym, więc gramy i nagle bam, koniec. To jest oczywiście wspomniane w opisie na Steamie, ale mało kto to czyta. No więc nara. Jest to jedna z bardzo nielicznych gier, w jakich postanowiłem zagrać nie fair i złamać tę durnotę, odblokowując możliwość gry w nieskończoność, by pokazać jak największy z niej content. I nie czuję się to winny, kiedy demko nie daje nam możliwości zagrania w całą treść tą niesamowicie durną blokadą. Te demko, ten prolog, ten playtest ma nas zachęcić w końcu do zakupu, prawda? A nie zniechęcić. O czym więc jest ta gra? Na razie dostępny mamy tylko jeden świat i możemy skorzystać z samouczka, no irytującego, syczącego pajączka, który mówi nam jak grać, oczywiście możemy to wyłączyć. Jaki powie nam, byśmy postawili drzwi do lochu w trybie budowy, następnie postawili w pierwszym pomieszczeniu spawner, dopisali właśnie tego pająka do niego oraz postawili skrzynkę z lutem i pochodnią. Styl gry przypomina troszeczkę taki styl Minecrafta, taki lekko pixelartowo low poly. Klikamy zacznij dzień i przez most, przez bramkę cenową do lochu wchodzi pierwszy śmiałek. Co ciekawe, może mieć różne klasy. Zauważyłem tu chyba rycerza, łotrzyka, łucznika, maga lodu, maga ognia i chyba z dwie jakieś inne klasy. Niestety pająk jest dość twardy na nich i śmiałek wysypuje się ze swojej kasy, ginąc. No i oczywiście jeżeli da radę pokonać tego pająka, to wtedy lód z tego pająka trafia jakby do kolejnych okolicznych skrzyneczek czy jakichś wazoników, z które też można przeszukać jak to w klasycznym dungeon crawlerze. I z jednej strony jest ten, powiedzmy, gracz, ten odwiedzający troszeczkę smutny, ale my dostajemy za niego duszę, jaką no możemy wydać na różne inne ulepszenia. Jeden z głównych problemów Dungeon Tycoon to grzanie niestety GPU. Gra jest w Unity, odpalamy menu główne, karta troszeczkę leci na maksa, może nie szokująco dużo, ale wciąż w menu pixelartowym. Trochę też irytuje to, że gra nie działa poza sfokusowanym oknem, więc jeżeli chcemy pójść zrobić kawę, to niestety nie możemy przeskoczyć sobie na inny ekran, czy powiedzmy inny monitor coś porobić, bo gra musi być sfokusowana. Trochę gra też śmieszkuje z tego, że dzisiaj gry są robione dla... Wybaczcie mi określenie, ale muszę to powiedzieć, że dla cheap. Muszę to powiedzieć. Jeżeli gra nie gra się dzisiaj sama, to nie jest fajna. Jeżeli jest trudna, no to jest zła. Jest oczywiście cienka linia pomiędzy dobrym quality of life, a mechanikami dla takich właśnie no żeńskich części ciała. Jak gra nie ma autoluta, nie ma autokraftu, nie ma autobiegania z punktu do punktu, to jest złe, jest trudna i w ogóle zła. To takie trudne w graniu wtedy, prawda? Jakie ma to nawiązanie do tej gry? Jeżeli nasi podróżnicy będą zbyt często ginąć, to zacznie spadać nam popularność, bo nasze lochy będą za trudne. One muszą być po prostu dobrze zbalansowane i czasami bywa, że nawet taki śmiałek, który jest
No, trochę pobijany, ale gdzieś tam się przebił. Zdobył trochę lutu, zdobył trochę pieniędzy i w pewnym momencie zaliczy kopytkę, to jednak i tak będzie zadowolony. Co się stanie, jak właśnie nasi śmiałkowie pokonają potwora? Wypada z niego to, co wszyscy chcemy i czego wszyscy absolutnie pragniemy. Małe cycate gotki, chcące się przytulić? Nie, niestety nie, to lód i nasi goście mogą go odebrać w specjalnych skrzyniach i wtedy są zadowoleni i oczywiście zbierają z tego złotko i te złotko, co fajne, co ciekawe, mogą wydawać na inne rzeczy, na przykład na mikstury, żeby przebić się dalej. I co ciekawe, każdy z nich ma swój ekwipunek, statystyki, poziom, może awansować, dodatkowe bonusy, przedmioty oraz oczywiście sakwę na złoto. Jeżeli są w pełni, to często chcą się już opuścić nasz loch, ale nie zawsze dają radę, bo kiedy są głęboko w lochu, to jeszcze muszą wrócić. Czy to im się uda? No, kiedy na trasie powrotnej ponownie pojawi się jakiś potwór, to wszystko zależy. By uciekawić tą zabawę, możemy postawić więcej skrzynek do przetrzepania, możemy też postawić sklepik z potionkami, różnego rodzaju do energii, do zdrowia, no i też ma być system many, bo bohaterowie mogą się tutaj leczyć, czy mogą się zmęczyć. Oczywiście to wszystko za kasę. Można docenić pozytywnie humor w tej gierce, czyli na przykład odblokowujemy prestiż w postaci charakterystycznych deal with it, okularków. I co w sumie to daje? No w sumie na razie nic, poza tym, że czujemy się bardziej lepiej, mając ten prestiż. Trochę jak w niektórych gierkach, wbijasz ponownie pograć, wbijasz sobie nowy prestiż, nową ikonkę i wow, to nic nie zmienia. Ale chcesz tego. Wersja Prolog zaskakuje treścią, tylko niestety idiotycznie, jak mówiłem, zablokowaną. Problemem tutaj jest to, że kiedy gramy, to nie jesteśmy w stanie osiągnąć całej tej treści. Próbowałem podejść z 5 razy grając najszybciej, jak mogę, by odblokować najwięcej, jak się wda w tej grze i dalej nie dało się odblokować nawet 1/4 treści tego demka. Trochę bez sensu. Zmykiem na więcej dni można zauważyć na przykład skrzynie metalowe, dające i magazynujące większy, bardziej pożądany loot, fontanny z życiem, gdzie gracze mogą uleczyć się za darmo, czy inne rodzaje elementów wizualnych. No i widać, że tak troszeczkę ktoś tutaj pograł w Diablo 1 i te niektóre rzeczy, które były w tej starej produkcji, umieścił jakby w tym tajkunie. A także łatwiej można dojść do drugiego typu potworów, jakie można umieścić w tych lokacjach, czyli potwory z piekła. Fajne jest to, że czasami niektóre postacie próbują się ratować, uciekając z pomieszczenia do innego pomieszczenia, gdzie jest sklepik, żeby mogły kupić sobie mikstury. Niestety w tej grze leży i kwiczy, czyli odnajdywanie trasy dojścia. Postacie się zacinają bardzo często, czasami potwory wyskakują z pomieszczeń, w jakich są przepisane, a nowi odwiedzający w dupie mają szczegółowo wypieszczoną nową lokację, no i trzeba kombinować, żeby zmusić ich do eksploracji. Przypomniałem sobie też, że za Dungeon Tycoon stoi studio wydawnicze Goblin Publishing, jakie wydaje masę takich tytułów, które są niedorobione. No niestety znowu. Oczywiście to może się zmienić przed premierą, ale w tej grze jeszcze to, czego brakuje, no to kolosalne ilości quality of life. Czyli kasując jakiś mały element, możemy klikać przypadkiem skasuj w ogóle pomieszczenie wszystkim, co ustawialiśmy, no ostatnie 5 minut, bez żadnej informacji, czy na pewno chcemy to zrobić. Takie typowe, charakterystyczne potknięcia są nawet w opisie na Steamie, bo popatrzcie teraz na to. Ta gra pixelartowa Leopoly ma w minimalnych na Steamie aż 350 giga wolnego miejsca na dysku. Mimo że autorzy dostali o tym info już dawno temu w dyskusjach na Steamie, nie poprawili tego, bo wszak na dyskusje na Steamie w ogóle nie zaglądają. Mimo to wersja Prolog, jeżeli zjedziemy ten limit 14 dni pewnym mykiem, to zabawa na ładnych kilka godzin zabawy jest. Problem no jest taki, że trzeba to najpierw zrobić, a nie każdy uważa, że jednak oszukiwanie w grze, żeby odblokować w niej treść, mimo to, że to jest demko, jest czymś fair. Niektórzy powiedzą, że to nie jest fair. Prolog dostał 98% ocen pozytywnych i to nie dziwi, tylko pytanie, jak będzie to wyglądać w stosunek ceny do treści, jak to już kiedyś wyjdzie. Finalnie Dungeon Tycoon może być ciekawym indyczkiem, bo w końcu wychodzi z czymś innym, ale ja na razie niestety wywaliłem grę z wishlisty z powodu opisanego na początku filmu, czyli autorzy niezbyt są zainteresowani kontaktem ze społecznością na Steamie, a także w idiotyczny sposób zablokowali demko na 14 dniu, kiedy faktycznie mam jakieś 8 dni grania, bo te pierwsze 4 dni grania spędzamy na postawieniu zawsze tych samych obiektów i po prostu klikamy play dalej. Ocenić ten tytuł po premierze będzie trzeba przez pryzmat ceny, bo nie jest to duży content, przynajmniej na taki się nie zapowiada. Są ciekawie zapowiedziane mechaniki, na przykład to,
może nasi bohaterowie będą mogli się grupować w party. Mamy dostać takie propy tawerniane, gdzie wojownicy będą mogli się połączyć w celu ataku na jednego bossa. Fajne. Aktualnie działa to przypadkowo i losowo, że ktoś wparuje do tego samego pomieszczenia i pomoże porobić jakiegoś ciężkiego przeciwnika. Ma się pojawić system many, czyli taki powiedzmy bardziej magiczny, też system zmęczenia, który już jest. Fajnie, bo niestety już teraz na Steamie są tematy wymieniające masę błędów tej produkcji, jak na przykład niedziałające obozowiska, które nic nie dają. Autorzy oczywiście nie odpowiedzieli na to, ale może zauważyli. Więcej perków do odblokowania w badaniach, m.in. drzwi do bossa, jakie otwierać się będą tylko wtedy, kiedy jesteśmy w party, czy powiedzmy nasz odwiedzający jest. Mają być wersje elitarne mobów, czy stacje kowalskie, a także system kolejkowania. Widać, że jeżeli jakiś element jest w użyciu, to inni muszą niestety poczekać na swoją kolej. System endgame'u, mają tutaj być legendarni bohaterowie. Jeżeli spełnimy wszystkie ich wymagania, tych najpotężniejszych, to dostaniemy jakieś tam odblokowania i unikalne rzeczy. Niestety to, co zniechęca do Dungeon Tycoon, to czas. Wersja Prolog, jak mówiłem, jest idiotycznie zamknięta na 14 dniach, a newsy o grze i perspektywa z demka mają już niemal rok. I nie wiem, czy rok temu radość z tego, że gracze spędzili w demku średnio 20 parę minut, czy to jest coś właściwego. Myślę, że demko prologowe warto pobrać i ewentualnie zrobić ten myk, by grać ile się chce i potem zdecydować, co dalej. Czy jednak ten tytuł wyślizgnąć, czy może jednak przejść obok. Na koniec klasyczna scenka końcowa, jaką muszę zaktualizować niedługo, bo kolega Tornaderus podwiększył swojego siurka do ranki brodełka. Tak czy strak, jest tu niemal 50 osób. Pobrałem grę o nazwie Polia. Może ktoś z was grał i jest w stanie napisać, czy jest sens ten tytuł ogarniać, czy może jednak nie. Kończę też Path of Exile, podejście do nowej ligi i to, co w sumie tam ciekawego dodano. No i cóż, tyle.